ponad 40 lat, bo 40 lat,
Życzymy Wam samych szóstek w szkole, dlatego dostaniecie od nas takie ładne medale szóstki, tak? Teraz każdy z Was będzie mieć szóstki. I szóstka szaczki. Proszę, i pomieście sześciolatką na szyjkach. Każdemu po jednej szóstce, tak? Podejdźcie do wszystkich sześciolatków, do jednej godziny, tak? Tak, każdemu po jednej szufli. Panie emerycie są dobre, miłe i kochane. Wszystko robiły dla nas. Jak wam obiecać się mamy, gdy na ulicy się spotkamy? Piękny ukłon wam oddamy. Pana siostra pewien wtorek niosła w ręku szkolny worek, a w tym worku krasnoludki. Najprawdziwsze i malutkie. I mówiła w drodze tak: zaraz w szkole dam wam znak.
Jezu, niech ołówek bierze, pisze za mnie na papierze. Drugi zaś woskową kreską, niech maluje to i owo. Trzeci niech ma za mnie pamiętać, gdzie otworzyć elementarz. Czwarty niech bliziutko siada i bez przerwy podpowiada. Krasnoludki wszystko wiedzą, dobrze za mnie odpowiedzą i napiszą mi w zeszycie wszystko znakomicie. Siedzi Basia w szkolnej ławce, myśli o zielonej trawce i o kotku, który uciekł, rusza sobie palcem w bucie. Aż tu pani woła Basię: Basiu, czytaj, cisza w klasie. Basia nie wie co i gdzie, ale krasnoludek wie. A tymczasem awantura, w szkolnym worku była dziura, niewidoczna i malutka, lecz sam raz dla krasnoludka. Przez tą dziurę podszedł drogi krasnoludki, nóg i w nogi. Potem poszły sobie w las, a dlaczego wie ktoś z was? Po pewnym wejściu obok książek do swej teczki wcisnął weszło dwie bułeczki. Żadnych papier nie zawinął, bo mu nagle papier zginął. Dzień był ciepły, w teczce ciasno, wypłynę z bułek masło i na książkach gęsty tłum zrobił 1000 plam i już. Gdy to ujrzał, wytąd blask, co ja teraz będę jadł? Rzekł mu Tomek, to jest jas, książki Grzesiu, książki mas. Piotruś nie był dzisiaj w szkole. Antek? Antek zrobił dziurę w stole. Wanda obrót poplamiła, że szy i nie umyła. Jurek zgubił klucz, a Władek zjadł ze stołu cały plac. Tu się ciebie o to pyta nikt, ja jestem skarżony. Mam mundurek śliczny, nowy, granatowe ptolnie. Mam tornie też, a w tornistrze same nowe książki. Minę także mam nowiutką, taką szkolną minę, bo do szkoły właśnie idę na 8 godzinę. Zaraz przyjdą dzieci, zaraz się spotkamy, wcale się nie boję. Taki sobie zagadnie. Babki wesołe oczy, warkoty głowy, nad warkocznikiem snoszkę mowy. Tornistrze, piórnik, książka i zeszyt. Mała Agatka do szkoły bierze, a wiatr się wyszedł do ucha. Zanieść sobie cztery jabłuszka. Thank you.
przyznacie chyba rację, że w tych ranach słońce nas w swoim mieście. To może ten nad morza, wyjedzie jutro morza, krzykiem metko powita Bałtyk sinę. A będzie inny, który od morza woli góry. Z plecakiem ruszy w Tatry czy w Pieninę. Gromadę już wagony, start odjazd na kolonie. W namiotach tam się będzie gospodarzyć. Ognisko tuż nad rzeką, jezioro niedaleko. Odcina gnie się z wiatrem sobie waży. Niech jadą na odmianę, ja tutaj pozostanę. Jest par pustaw, czytelni książek wiele. Gdy siądę w PKS-ie, jak pole mieć poniesie. Wakacje, świątek, piątek i w niedzielę. Tutaj las, tutaj mas, teraz bok, a teraz fu, 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 coś się dzieje, biały dym z komina leci, a w wagonach ta się śmieje. Same dzieci, tutaj las, tutaj mas, teraz bok, a teraz szu, 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 szumi para, pociąg spieszy się o to ogrom, dokąd jedzie, to wiedzie. Na kolanie, tutaj las, tutaj mas, teraz bok, a teraz mas. Cały świat się do nas śmieje, złoty słońcu, złoty świat. Jutro szkoła nas powitano i nasze siedem lat. Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się w szkole, nową drogą pójdziemy odważnie. Rozkołyszą się drzewa, ptak radośnie zaśpiewa i będziemy wyglądać poważnie. Elementarz nam poradzi, jak się pisze ala at. Plastelina jeszcze nie wie, co ulepi każdy z nas. Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się w szkole, nową drogą pójdziemy odważnie. Rozkołyszą się drzewa, ptak radośnie zaśpiewa i będziemy wyglądać poważnie. Na piosenka, na piłka, na... Na szczęście!
głośno. Wesoło miał czas. Przed kolej barwnej łąki już szkoła wzywa nas. Żegnajcie piłki, lampki, chybotko żegnaj dziś. Żegnają nas maluchy, a w kądzie płacze miś. Dla młodszych już leżaczki i powinni sen. Już my nie przedszkolaczki, nie będziemy spali w dzień. Czy będzie z nas pociecha, to już okaże czas. Trzeba się uśmiechać, wyście uczymy nas. Żyją nasze panie i kraj dziecinnych lat. To nasze pożegnanie, bo już mamy duży świat. Śliczny, nowy granatowe wstążki. Mam tornister, a w tornistrze same nowe książki. Minę także mam nowy dół, taką szkolną minę. Bo do szkoły właśnie idę na 8 godzinę. Zaraz przyjdą dzieci, zaraz się spotkamy. Wcale się nie boję i nie trzymam mamy. Trzeba będzie iść do tej szkoły. Tu były zlody i się zabawki, tamty po lekcji i twarde łapki. Zamknął mnie w klasie i przy zeszycie posadzą chyba na całe życie. A chęć nie wyjdę, chęć po lata, to będę pewnie starszy niż tata. Lecz drobny kawał i szybko wrócę. Znów do przedszkola, gdy się nauczę pisać. I czas jako przeleci, będę autorem bajek dla dzieci. Jasia Ganieczka.
imię Małgosia Zawadzińska. Dyplom ukończenia przedszkola otrzymuje Dorotka Stawicka. Dyplom ukończenia przedszkola otrzymuje Paulinka Kujawska. Dyplom ukończenia przedszkola otrzymuje Iwonka Nadworska. Pozostałe dzieci otrzymają książeczki i dyplomy już w swoich salach i wręczą wychowawczynie. A ja dziękuję wszystkim bardzo i zapraszam na naszą wspólną kawkę wraz z przedszkolkami. Do zobaczcie. Ja w imieniu wszystkich rodziców Komitetu Rodzicielskiego chciałabym podziękować serdecznie za opiekę nad naszymi sześciolatkami, no i nie tylko, i maluchami również. Dziękujemy Wam wszystkim, no co można więcej dołożyć do tego wszystkiego. Dzieciaczki podziękują w imieniu własnym, także proszę podejść do swojej pani określonej, tak? Proszę Natusiu, do pani dyrektor Moniczko. Monika i Wyszek, proszę bardzo. Natalko, już dostały pani. Dobrze. Także na to dziękujemy i zapraszamy wszystkich moich kolegów. Dziękuję. Ślicznie Wam dziękuję. Ślicznie dziękuję. Thank you.
Dobrze. Dziękuję. Dobrze. A teraz jeszcze wspólne zdjęcie dla drugiej grupy dzieci. Słuchajcie, a my teraz mamy swoje ciepło i już idziemy do Nie, 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 nie
Ja też! Ja też! Ja też! Proszę, ale sobie pan na swoje miejsce, tak? Mała Ola. No to, ale mała Ola nie siedzi na twoim miejscu. Proszę. Ola, Ola. Nie ma tego czasu.
bo ja tego nie przeszkadzam. Nie krępują się. Nie, nie, nie.
Nie jest twoje.